Druk numer 446. Polaka, nie wiem, przenosi się środki w wysokości 3000 zł z zadania ustalonego uchwałą i tłumaczę Państwu numer tej uchwały z dnia 10 lipca w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe dzielnicy 7 na 2013. Komunikacja z mieszkańcami dzielnicy i tak dalej. Macie potem na zadanie Centrum Kultury Dworek Białopomnicki, współfinansowanie działalności organizacja warsztatów projektowych pod nazwą Ekowik. Paragraf 2. Przenosi się środki w wysokości 1000 zł z zadania ustalonego tą samą uchwałą. I tu macie Państwo znowu, jest po prostu z tej kwoty komunikacja z mieszkańcami. To też w ramach komunikacji z mieszkańcami, to realizatorem będzie Wydział Obsługi Urzędu, a nie tak jak do tej pory inna jednostka. Zakup rozkładanych pawilonów ogrodowych. I to jest kwota 1000 zł. Już tłumaczę. Te pawilony na Komisji Kultury rozmawialiśmy, pożyczamy co roku z, no ostatnio akurat nie jest, z stowarzyszenia, które mam przyjemność prowadzić. Natomiast uznali, na Komisji Kultury uznajemy, że dzielnica powinna mieć co najmniej 4 takie zadaszenia. Choćby po to, że kilka lat z rzędu tracimy na przykład mieszkańców na święcie dzielnicy w kulminacyjnych momentach, dlatego że kropi deszcz. I powiem szczerze, taki pawilon kosztuje między 300 a 400 zł. To zależy, jakie wybierzemy. Kwota wzięła się stąd do 1000 zł. Możemy to zrobić z wolnej ręki, bardzo szybko. A chodzi o to, że święto jest lada moment. Jeśli chodzi o warsztaty projektowe pod nazwą EcoWeek, jest to coś, co kiedyś, pamiętacie Państwo, finansowaliśmy, aczkolwiek jest to nowe wydanie. Teraz jest to olbrzymia impreza w Krakowie na 200 studentów z całego świata. W naszej dzielnicy będzie realizowany tylko ten warsztat w ramach wyplatania z wież, na czegokolwiek, bo to mogą być ławki, to mogą być przyrządy do zabawy dla dzieci. No trudno mi jest określić w tym momencie co. Całość polega na tym, że to ci, prawdopodobnie ci sami ludzie, którzy teraz wyplatali i głośno o tym w prasie było, z wież, ławki w klubie kajakowym, w kolejowym klubie wodnym, tak? To będą warsztaty naszej dzielnicy, pozostaje to w naszej dzielnicy i no i jakby wspieramy w ten sposób cały ten projekt, na, tak jak mówię, w tym roku na dużo mniej. Większą skalę, a dużo mniej pieniędzy dajemy. Krzysiu Kwarczak, proszę. Dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy to jest duża impreza, czy ta kwota 3000 w ramach jakiegokolwiek znaczenia, czy to ta impreza się odbędzie, bo jest to kwota, za którą można by coś zrobić, co prawda by jakoś służyło mieszkańcom, a to nie służy? A ta kwota, a... 200 studentów. No 200, ale ta impreza ma budżet na poziomie setek tysięcy złotych, więc tam zwiększenie finansowania o 0,5% nie spowoduje, że ta impreza zmieni miejsce swoje, a nie będzie jeden gry mniej, a tutaj... Jeżeli o 3000 zł będzie mniej, no to moim zdaniem wpłynie to na imprezy, a... Szanowni Państwo... Jeszcze drugie pytanie, czy tak, co do organizacji Święta Dzielnicy, czy ta kwota 17 tysięcy, która jest w ramach zadań powierzonych, przeznaczono na to zadanie, to nie jest kwota wystarczająca? Czemu jeszcze trzeba dodatkowych środków na organizację? Ja odpowiem Państwu tak. Generalnie Komisja Kultury, ponieważ zostały nam na komunikacji z mieszkańcami prawie 5000 zł i generalnie... No, jakby Komisja Kultury wymyśliła takie pomysły i w tym kierunku poszła i jakby jest to integralne ich jakby decyzja, znaczy suwerenna decyzja i trudno było nam wprost polemizować. To, że zarząd podejmuje ten projekt, to tylko dlatego, że Komisja Kultury już by się nie mogła odbyć, a wiecie Państwo, że zależy nam na każdym tygodniu, aby przesunięcia środków w paragrafach robić jak najszybciej, żeby zdążyć wydać te pieniądze, ponieważ równie dobrze może się zdarzyć, że żadne z tych pieniędzy nie zostaną wydane. No i trzeba coś generalnie, jakieś zadania też stworzyć, jeżeli ich nie mamy w zanadrzu. To jest jakby po części. Druga część, oczywiście, że możemy próbować te namioty kupować również z paragrafu na organizację Święta Dzielnicy, aczkolwiek jest duża obawa, że potem braknie tam przy organizacji Święta Dzielnicy. No,
No co będę Państwu tłumaczył? Co roku praktycznie borykamy się z tym, jak oszczędzać te pieniądze przy tym święcie, jak minimalizować wszystkie wydatki. No i w ten sposób Komisja Kultury chciała się też wesprzeć właśnie w te samo święto, tak naprawdę trzy, bo przecież i bal na stawach z tego będziemy współfinansować częściowo, jak i wręczanie kopców i święto dzielnicy. No taki był pomysł Komisji Kultury, ona zawnioskowała do zarządu, zarząd ułożył ten projekt uchwały. Zarząd jak najbardziej popiera organizację warsztatów pod nazwą Niekomi, dlatego że w zeszłym roku byliśmy dość silnym sponsorem tych warsztatów. Teraz one są o wiele większe i nie znalezienie się jako współorganizator i teraz, szczególnie kiedy ta informacja będzie jeszcze szersza, jeszcze większa, byłoby pewnego rodzaju zatrzymaniem pracy z tą młodzieżą i z nimi popierania ich idei i uznaliśmy, że to jest bardzo trafna kwota w stosunku do całego wydarzenia, które jak sam powiedziałeś jest wielkie, co prawda nie będzie kosztowało setek tysięcy na pewno, dużo mniej sądzę. No i też się znajdujemy po prostu w tym wielkim programie, który będzie wpisany, on głównie będzie tam realizowany też projekt Nowej Huty, będzie to realizowane też w dwóch sąsiednich naszych dzielnicach, prawdopodobnie w ósemce i chyba jeszcze tam kolejne, nie wiem czy nie, w 13. W każdym razie, no taka była decyzja. Co jeszcze mogę dodać? Ja chciałem zgłosić poprawkę w takim kształcie, że bo dyrektor przedszkoli dojazdu z Gofa i w czasie objazdu jest problem ze środkami czystości, wybrakuje, rodzice muszą kupować i przynajmniej nie wybrać, sensownie będzie spożytkować te pieniądze, szczególnie na święto dzielnicy, obniżyć kwotę do 2000 finansowania na Ekowik i skasować te pieniądze i pojawiać się na nie, na środki czystości. Ludzie mają Jakubie, że się nie przeczkujemy. Cicho. Proszę, proszę się. Pytanie o formułę Ekowiku, bo rozumiem, że będzie tam 200 studentów i w jaki sposób w tym będzie społeczność naszej dzielnicy się skończyła? Jeszcze raz, forma z poprawki na szkole. Nasza społeczność nie będzie w tym brała. Tak naprawdę tych 200 studentów będzie podzielane na kilka grup warsztatowych na terenie całego kraju. Na tej dzielnicy będzie to jedna z grup. Prawdopodobnie pomiędzy 10 a 20, plus firma, prawda, która to nadzoruje, plus oczywiście ZIKIT, no bo ZIKIT musi też brać w tym udział. My nie wiemy jeszcze, ponieważ jeżeli uchwała przejdzie, no to będziemy decydować, w którym to będzie miejscu. To będzie albo przy ogródku przy Fosza, albo przy ogródku na Jodłowej. Trudno powiedzieć, jaką lokalizację wskażemy. Lub być może ja wskazałem też dwa skwery na punkcie Zgierzynieckim, żeby rozpatrzono, czy się nie da tam zrobić. To są takie instalacje, które... która przewidywała udział dzieci, młodzieży. Znaczy za naszej dzieci. To nie, tak jak tam nie, to jest program dla studentów polskich i zagranicznych. Półprofesjonalizmu w tym słowie, tak? Tylko jakby powodzę i tak zostaną u nas. To jest na samym szczycie się to tam pozwolić. To się będzie zasadzone, to będzie rozpoczęte. No i proszę bardzo. Chciałem się odpowiedzieć na taką rzecz. Te rozkładane pawilony ogrodowe będą wykorzystywane samo na biegu panien Zierzyńskich. W tym roku chcemy, żeby bieg panien Podkowcy Piłskiego i wiesz, nie ma miejsca nawet na rozdawanie obwaranków. W zeszłym roku był problem z tym, żeby nie było, tak jak było w kościele, te budynki kościelne, gdzie mogliśmy się schować na herbatę, na kawę, w tym roku nie będzie tego miejsca. Więc to nie jest jednorazowy zamysł na rakowicy. Ze środków na organizację Budweski. Pan Andrzej, proszę Was mówić. Pan Andrzej Budziak. Ale nie chciałem Państwu powiedzieć, że jestem przeciwny wydaniu jakichkolwiek pieniędzy na Ekowik. Wolałbym, żeby takie środki, których nie mamy za dużo, były przekazywane na inicjatywy i pomysły dla naszych dzieci dzielnicowych, dla naszych domów seniora, dla naszych ośrodków edukacyjnych. No cokolwiek, co po prostu, że takie środki wcale nie ma dużo. Dziękuję. Łukasz Filipek, przepraszam, Kuba, bo proszę potem Łukasz. Przecież nie wiem, może tak, jeżeli będziemy popierać Ekowik, to ściągniemy również innych sponsorów, których później można jakoś nasze działania wykorzystać, a podejrzewam, że ten warsztaty również nie będzie to chyba jakaś zamknięta przeciwstawa.
studenci będą jakoś zamknięci, prawda, w jakiejś pomieszczeniu będą tam to robić, tylko będzie to dostępne dla wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli coś dołączyć. Łukasz, potem Paweł. Czyli rozumiem, że tam za te rzeczy, które są stworzone podczas tych warsztatów, one powstają u nas na terenie dzielnicy. Tak. Więc za to kupujemy też wymiernie pewne rzeczy, które są takim połączeniem zdecydowaną większość tej kwoty są kupowane z sadzonki wierzby. To jest z tego, co się orientuje, za 2,5 albo 2,800, tam 100 czy 200 zł będzie szło tylko na promocję tego warsztatu. To jest za dużo, za publiczne pieniądze. To jest właśnie to tu będzie? Słyszę tutaj głosy pozostałych radnych, nie wiem, czy szczęśliwie się w tej uchwale zostały połączone te dwa punkty, bo ile zgadzam się. Pierwszy paragraf budzi kontrowersję, to co do drugiego myślę, że zgodzimy się wszyscy, że nawet są potrzebne na to. Czyli szanowni państwo, ja pozwolę sobie powiedzieć tylko tyle, że no, oczywiście, że najważniejsze są sprawy lokalne, nie wymaga to wątpliwości. Nie chodzi o to, żeby natomiast i mieszkańców, natomiast pokazanie dzielnicy na zewnątrz i jak najszerzej i w dobrym słowa tego znaczenia. Ja zaczynam się bać, na przykład, czy państwo dzisiaj mówić o projekcie, z którym tu przyszła dzisiaj dziennikarka bardzo poważna, dotyczącym zwierzęcia, ale tak naprawdę bardzo na zewnątrz i promowania go w całej Polsce. Czy chcesz rozmawiać w ogóle, prawdę powiedziawszy, zaczynam się bać, czy państwo się boicie w ogóle promowania zwierzęcia na zewnątrz, jako... Ja się zaczynam bać, że przez radę i zwierzęcia, dobrze, ktoś z państwa jeszcze chce, ja sobie mogę. Proszę. Krzysztof Kwaczek składa pytanie. Proszę. Ja chciałem tylko zapytać o coś, bo były rozdzielone środki na EcoWeek, dawaliśmy 1000 zł i było powiedziane, że więcej nie dajemy, bo tyle dajemy, żeby symbolicznie. A teraz zwiększamy tą kwotę do 4 tysięcy łącznie. Chciałem... Nie za bardzo, co znaczy od 4? 3 na 3 tylko. 1000 jest na... Nasze namioty, żeby były na szyby. Niech pani na święto dzielnicy, żeby można było się, nie wiem, kawę wypić pod namiotem, a nie... Znaczy, ja taka ogólna refleksja, czy kolejny grzebów stóp, żebyśmy nie wyszli na... się ośmieszamy się, jeżeli mu ktoś przychodzi tutaj z propozycją, że chce zorganizować coś w naszej dzielnicy, my później mówimy, weźcie tego, bo to nie jest dla naszej... Nie dla nas nie dotyczy, to jak to się mówi... No to co, to no ale żeśmy też promowali, co z tego? No to właśnie, może odpowiedź na to pytanie. Ale to bardzo trafne. Teraz myślimy. A ty przyszło, że wszędzie. Cienko. Proszę bardzo, będzie trzeba jakiś głos. Szanowni państwo, poprawka. W paragrafie pierwszym zmniejsza się kwotę do 2000 zł. W paragrafie drugim zmienia się treść zadania. Zakup środków czystości dla przedszkoli z terenu dzielnicy. Realizator zawodu ekonomiki a oświaty, kwota 2000 zł. A zespół chyba, mam zespół. Odnośnie tych zabrania pieniędzy ze środków na organizację imprez. Wiesz jak było z biegiem pani Zierzyńskich? Dopłacane było z prywatnych pieniędzy, bo braku pieniędzy na to, a dalej uważa, że pieniędzy jest za dużo na wszystko. Jeżeli... A w ostatnim roku... Zwróć uwagę, że w zeszłym roku najpierw było 5 tysięcy, to tu... Dobrze, ale... 17 tysięcy złotych. Dobrze, ale wie pani, braku pieniędzy dopłacaliśmy, nie będę mówił, kto dopłacał własnych pieniędzy. To dziś nikt się nie złożył na te pieniądze? Prawda? Nikt mi nie oddał. Pan Opłatowi też niektórzy, którzy wpisali się na listy, nie zwrócili pieniędzy tak, za stulicza, który kupował. Tak się wiedzieli. Szanowni państwo... Ten bieg jest za kogo? Dla dzieci, z naszej dzielnicy, dla naszych dzieci... Dobrze, Marzek Karaszek. Ja tak się składa, że akurat w tamtym roku przy wieku pani Zwiedzińskiej udało mi się dosyć ciężko pracować. Ale to nie mówię o to, że nie mam jeszcze teraz. To jest nawiązane do tego, co chcemy robić. Ponieważ teraz mamy nadzieję, że coś zacznie się dziać na Woli Ustowskiej. Mamy kilka innych miejsc, gdzie nie mamy zupełnie
czyli powiedzmy, że będziemy mogli korzystać z Jukajni czy ze Zwierzynieckiego, więc wtedy otwiera się. Jeżeli zamykamy sobie taką drogę, jak zakup głupich, Szanowni Państwo, proszę, mam taki postulat do Krzyśka, bo rozumiem, że ma tutaj dobre intencje, ale chyba to nieszczęśliwie trochę sformułował. Tak, rozumiem, że ideał, jeżeli mylę się Krzyśku, to mnie popraw, ja tak rozumiem Twoją intencję. Twoją intencją jest zmniejszenie kwoty 3000 na EcoWeek do 2000, przeznaczenie 1000 zł na przedszkole, a poza tak jakby kontrowersami, kontrowersjami pozostaje 1000 zł. Organizację imprez, które moim zdaniem teraz jest i tak bardzo wysoko. Ale mieszkańcy nie wiedzą. Ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Polecam Państwu kreskówkę Leczki znakomita ostatnio właśnie o tym, jak piaszki czytają na temat kultury i mówią, znowu obcięli budżet na kulturę. Szanowni Państwo, powiem szczerze, nie rozumiem zupełnie, dlaczego pan radny Kwarciak nie rozumie, dlaczego warto wydawać pieniądze na kulturę. Jest to jego indywidualne zdanie, ja mam odwrotne. Uważam, że za mało pieniędzy dajemy na wydarzenia kulturalne, na różnego rodzaju przedsięwzięcia promujące dzielnice i tych pieniędzy mamy bardzo mało, stąd próbujemy je z różnych innych miejsc dawać. Masz prawo. Co to znaczy kultura w tym przypadku? Wszystko. W tym przypadku, jeżeli robimy święto dzielnicy, z którego będziemy jeszcze okradać, bo chcemy kupić dwa pawilony ogrodowe, propozycja. Ja mówię o zwierzby przyrobionych przez kogoś. Nie, a ja teraz mówię o namiotach, o tym. Dlatego właśnie to jest zdjęcie tysiąca z organizacji Święta Dzielnicy, które ledwo wyrabiamy finansowo co roku. Coraz gorsze zespoły, zapraszamy, wszystko się nie kleje, coraz mniej pieniędzy na to mamy. Ja właśnie chciałem przeczytać to. A jeśli chodzi o sprawę EcoWeeka, szanowni Państwo, w tamtym roku daliśmy dużo więcej pieniędzy, budziło to kontrowersje, jednak Państwo przeznaczyli. Teraz przy o wiele większej promocji, którą można próbować wykorzystać, nie jest powiedziane, że nam się bardzo uda, ale niemniej jednak promujemy w jakiś sposób dzielnicy i wspieramy bardzo cenne inicjatywy, czyli szkolenia ludzi, którzy jednak potem będą za lata decydować o tym, jak wygląda nasza przestrzeń publiczna. Oczywiście możecie Państwo mieć odmienne zdanie, ja mam takie i chciałem go wygłosić. Proszę bardzo, Kuba Marys. Słuchajcie, no nie tego, tak jak tu może kto powiedział, nie mieszajmy się, żeby skasować, dać na 2000 zł na mydła i środki czystości dla szkół czy przedszkoli, a pozbawiać się namiotów na obsługę mieszkańców, którzy w razie wiadomo jaka jest pogoda u nas, żeby mogli się skorzystać z jakiejś z osłony, więc po prostu nie rozumiem, że chcesz kasować w ogóle namioty. Chcę kasować namioty, bo to mogą na oszczędność na organizacji imprezy, to powstawa na pojazd. Dobrze, Marzek, ja się wykręcam. Ja chciałabym z taką prośbą zachęcić kolegów i koleżanki, żeby na różnych takich imprezach się pojawiali, które organizujemy z mieszkańcami dzielnicy i przypuszczam, że nie tylko mnie jest miło posłuchać, jak dziękują mieszkańcy za to, że mogli przyjrzeć się, mogli spotkać, że dzieci miały zawody, że dzieci mają koszulki, że posprzątaliśmy im na przykład teraz okolice, chociaż sami nie przyszli, że mogą się spotkać wspólnie, że mogą się spotkać z nami, że mogli wziąć udział na przykład, zobaczyć jakiś tam kabaret, który był jaki był, ale mogli się pośmiać i tak dalej, i tak dalej. I nie rozumiem, dlaczego na przykład Krzysiek, który organizował cały bieg pani
sobie sam dopłacił pieniądze z prywatnej kieszeni. Nie wspomnę o tym, że dopłacał na przykład, nie wiem, Janek i pewnie ktoś jeszcze. Nie bierze tego pod uwagę, a jeszcze ciągle chce obcinać. To czy my mamy się ośmieszać, przepraszam bardzo, wychodzić do mieszkańców po co? To a albo coś zrezygnujmy z tego. Ja dodam jeszcze ten argument, Krzysztof. Chcesz obcinać, ja to rozumiem, tylko jakoś ty tego nie organizujesz, tylko my później musimy dawać coś. Przepraszam, do osób, które argumenty może bezczelne, ale... Jedno słowo, proszę. Chciałem taki argument, niech każdy sobie przeliczy kwotę, która została wydana na organizację w zeszłym roku święta i liczby osób, które były na tym święcie i wtedy wychodzi nam dosyć droga kultura w kwietniu na pewno. No i super, i warto w kulturę inwestować, bo przyciągamy w tym... A mogę złożyć taką deklarację, że jak zabraknie kwota według kilkuset złotych czy 500 złotych do tego święta, to się dołowę, to nie ma problemu, nie będzie o to chodzi. Mogę jedną dietę, dwie diety. Ja mam jedną propozycję, proponuję, żeby Krzysiek ufundował w takim razie jeden namiot i złożył taką deklarację tutaj. Że z nim mieszkał. Szanowni Państwo, rozumiem, że wyczerpaliśmy rady. Proszę bardzo, jeszcze i przechodźmy do Poważniejsze pytanie. Jesteśmy zabligowani się w uchwałę w dniu dzisiejszym. Czy możemy ją wycofać? Ja tutaj widzę pewną sprzeczność. Znaczy, są kontrowersje co do kwoty na EKUIK. Oczywiście sami nie ma kontrowersji odnośnie wydatkowania 1000 zł, to powiedzmy są mniejsze, tak ja odbieram. W każdym razie ja nie mam tutaj kontrowersji co do wydania 1000 zł na namioty. A aczkolwiek widziałbym konstruktywnie, żeby zmniejszyć kwotę na EKUIK na przykład na 2000, 1000 zł przeznaczyć na faktycznie ważne potrzeby przedszkoli. Nie, Łukasz, ja chciałbym, może nie ma Julii przewodniczącej komisji, ale jeżeli tego nie podejmiemy teraz, to na pewno nie zdążymy tego podjąć i zakupić się pawilonów później. Więc to bezwzględna racja, że trzeba się musi być podejmowana. Co do EKUIK ma też... Proszę bardzo, Filip, kończę. A ja mam pytanie, a nie mamy jakichś innych środków, jakiejś rezerwy na te środki czystości? Mamy. Jeszcze rezerwy jest. Nie możemy z tego po prostu poprosić zarząd, żeby... Rezerwę będziemy jeszcze dzielić, resztę rezerwy niż mają. Środki czystości. To pojedynie chyba był. Ja szanowni Państwo, nie mam pisma o środkach czystości. Ale to kto ktoś się objazdów zwracali uwagę na ten problem. Jakoś się nie przypiąć. Ja teraz sobie. Jeżeli nie dysponujemy, część rezerwy rozdysponowaliśmy już, tak? 6300, a tam było 14 chyba 800. Myślę, że około 8,5 tysiąca jeszcze jest rezerwy. Ja też sprawdzę. Proszę Państwa, mogę jeszcze ja dobrać głos? W takim razie to nie mamy co kopii kruszyć, bo starczy na EKUIK na środki czystości. To możemy pogodzić tą uchwałę, przyjąć i zobowiązać zarząd, żeby też ludzi przeznaczył na środki czystości w pieniądze z rezerwy. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania poprawki Krzysztofa Kwarciaka. W paragrafie pierwszym zmienia się kwoty na 2000 zł oraz zmienia się treść, tutaj nie mogę doczytać, generalnie chodzi o to, że likwidujemy namioty, a 2000 idzie na środki czystości. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Krzysztofa Kwarciaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została odrzucona. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeciw. 4. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.